Żył sobie kiedyś gospodarz, który miał osła. Osioł ów niesmordowanie nosił worki do młyna. Niestety z latami osioł zrobił się starszy i słabszy. W końcu nie nadawał się już do pracy. Jego pan myślał, ażeby go oddać do rzeźnika. Lecz osioł zorientował się, że jego pan ma coś złego na myśli i uciekł. Ruszył w drogę do Bremy, ponieważ postanowił zostać miejskim muzykantem. Gdy tak już szedł, po krótkiej chwilce spotkał przy drodze psa myśliwskiego, który żałośnie wył. — Czemuż to tak wyjesz? — zapytał osioł. — Ach! — powiedział pies. — Stary jestem, z każdym dniem coraz słabszy. Nie mogę już chodzić na polowanie. Mój pan chciał mnie zastrzelić, więc wziąłem nogi za pas i uciekłem. Ale jakoż mam teraz zarobić na chleb? — Wiesz co? — rzekł osioł. Ja idę do Bremy i będę tam miejskim muzykantem. Chodź ze mną, będziemy razem muzykować. Ja będę grał na lutni, a ty będziesz grał na bębenkach. Pies przystał na to i poszli dalej razem. Nie trwało długo, jak zobaczyli kota, który siedział przy drodze, a minę miał on kwaśną i marudną. — A cóż, że się tobie przydarzyło, wąsaczu? — zapytał osioł. — A jak to być zadowolonym, jak kostucha na mnie czeka? — odpowiedział kot. — Jestem już stary, zęby mam tępe i lepiej byłoby mi za piecem siedzieć i drzemać, niż za myszami ganiać. Dlatego chciała mnie moja pani utopić. Udało mi się uciec, ale teraz nie wiem, co począć dalej. Dokąd mam teraz iść? — Chodź z nami do Bremy, przecież znasz się wyśmienicie na nocnej muzyce. To możesz zostać muzykantem. Kotu spodobał się ten pomysł i poszedł z nimi. Szli tak we trójkę, aż doszli do zagrody. Przed bramą siedział kogut i krzyczał, ile wlezie. Krzyczysz i krzyczysz, że aż nas dreszcze przechodzą, rzekł osioł. Co się z tobą dzieje? Gospodyni rozkazała kucharce urąbać mi wieczorem łeb. W niedzielę będą mieli gości i chcą rosół dla gości podać. Krzyczę teraz na całe gardło, póki jeszcze mogę. Ajajaj, powiedział osioł. Chodź lepiej z nami. Idziemy do Bremy. Coś lepszego niż śmierć znajdziesz przecież wszędzie. Masz dobry głos. Będziemy razem muzykować i to będzie brzmieć przecudownie. Kogutowi spodobała się propozycja i dalej poszli we czwórkę. Do Bremy było jeszcze bardzo daleko. W jeden dzień nie można było tam dojść. Wieczorem dotarli do lasu, gdzie chcieli przenocować. Osioł i pies położyli się pod wielkim drzewem. Kot wspiął się na gałąź, a kogut pofrunął na czubek drzewa, gdzie czuł się jak najbezpieczniej. Zanim zasnął, rozejrzał się we wszystkie cztery strony świata i dostrzegł światełko. Wtedy powiedział swoim towarzyszom, że w pobliżu musi być jakiś dom, bo widzi świetlną łunę. Na to odpowiedział osioł. Musimy się więc zebrać i jeszcze dalej pomaszerować, bo ten tu nocleg jest bardzo marny. A pies pomyślał, że parę kości i trochę mięsa też by mu dobrze zrobiło. Ruszyli więc w drogę w tym kierunku, skąd dochodziło to światełko. Wkrótce zrobiło się jaśniej i jaśniej, aż wreszcie stanęli przed jasno oświetlonym domem. Była to chata zbójecka. Osioł, jako największy, podszedł do okna i zajrzał do środka. — Co widzisz, siwku? — zapytał kogut. — Co widzę? — odparł osioł. — Nakryty stół z obfitymi potrawami i napojami. Zbóje siedzą przy stole i sobie nie żałują.
To by było coś dla nas, rzekł kogut. I zwierzęta zaczęły się zastanawiać, jak przepędzić zbójów. Wreszcie znalazły sposób. Osioł stanął przed nimi nogami na oknie, pies skoczył na osła plecy, kot wspiął się na psa, a na końcu kogut pofrunął do góry i usiadł kotu na głowie. I gdy już się ustawili, na znak zaczęli muzykować. Osioł ryczał, pies szczekał, kot miauczał, a kogut piał. A potem wpadli przez okno do izby z takim impetem, że tylko szyby zadzwoniły. Hałas zrobił się taki okropny, że zbójnicy podskoczyli ze strachu. Pomyśleli, że napadł ich demon i z wielkim lękiem uciekli do lasu. A naszych czterech przyjacieli usiadło przy stole i każdy zajadał, ile dusza zapragnie, i tylko to, co mu najlepiej smakowało. Gdy skończyli, zgasili światło i każdy poszukał sobie odpowiednie miejsce na nocleg. Osioł położył się na słomie, pies za drzwiami, kot za piecem koło ciepłego żaru, a kogut pofrunął aż na dach. A ponieważ strudzeni byli po długiej podróży, wnet zasnęli. Gdy minęła północ, zbójnicy spostrzegli z daleka, że w domu nie pali się światło i wokół jest cisza. Herszt bandy rzekł wtedy: nie powinniśmy byli dać się tak zapędzić w kozi róg. I posłał więc jednego zbója, ażeby sprawdził, czy w domu ktoś jeszcze jest. Zbój zastał chałupę w ciszy, poszedł więc do kuchni i chciał zapalić światło. Wtem zobaczył ogniste oczy kota i pomyślał, że to rozżarzone węgliki. Przytknął więc doń zapałkę, żeby ją odpalić, ale z kotem nie można żartować. Skoczył mu do twarzy i podrapał go paskudnie. Zbój wystraszył się okrutnie i ruszył do tylnych drzwi, ale wtem skoczył pies, który tam leżał, i ugryzł go w nogę. A następnie, gdy zbójnik przebiegał koło gnojowiska, dostał kopa od osła, a kogut, którego hałas wyrwał ze snu, zapiał z dachu: kukuryku! Zbój popędził z powrotem do swojego herszta i zameldował: ach, w domu siedzi straszna wiedźma, zdybała mnie i swoimi długimi paznokciami rozdrapała mi twarz. Przy drzwiach stoi mężczyzna z nożem i ciął mnie w nogę. Na podwórzu leży czarny potwór, przepędził mnie drewnianą pałą, a na dachu siedzi sędzia i woła: przyprowadzić mi tego łotra! Musiałem więc brać nogi za pas. Od tej pory zbóje nie ważyli się wracać do domu, a czterem muzykantom spodobało się tam tak bardzo, że nie chcieli wcale tego miejsca opuszczać.